Jaworznianin Paweł Nowak jest już dwukrotnym mistrzem świata w footbagu, czyli takiej bardziej skomplikowanej zośce. W tym roku ma szansę na trzecie zwycięstwo. W tegorocznej edycji mistrzostw jest już w finale. To z pewnością efekt jego uporu, zaangażowania, niekłamanej pasji do tej dyscypliny i oczywiście regularnych treningów, coś około 4 godzin dziennie. I tak od 13 lat. Wprawdzie Zośkę znają wszyscy, ale gdyby uchował się jakiś dyletant w tej sprawie, wyjaśniamy różnicę między Zośką a footbagiem. Tak, no Zośka jest generalnie bardziej znana w Polsce jako takie właśnie bardziej piłeczka do odbijania w kółku ze znajomymi, można sobie pokopać do siebie. A kiedy wykonam jakiś trik, obrót nogą wokół Zośki czy drugą nogą, to już jakby pojawia się sport o nazwie footbag. Międzynarodowy sport, który uprawiają ludzie w Polsce i na całym świecie od już ponad 40 lat. Mistrzostwa do łatwych nie należały. W pierwszej ich fazie walczyło około 80 zawodników z całego świata. Organizatorem jest IFPA, czyli Międzynarodowa Organizacja Footbagowa na świecie. Z tym, że jakby oni są głównym organizatorem, a cały jakby hosting tych zawodów, czyli taką organizację od strony układania konkurencji, sędziowania, objęli zawodnicy w Hiszpanii. I oni jakby zajmują się tym streamowaniem również finału, ale do tego dojdę później. Jeśli chodzi o ile zawodników, było ich około 80 z, jak się nie mylę, 17 krajów. Jeśli chodzi o ilość Polaków, to tak powiedzmy, szacując na oko, no to myślę, że było około 5-6 osób w różnych konkurencjach, bo powiedzmy, są to ogólnie mistrzostwa świata, ale były podzielone na 4 konkurencje. Ja wziąłem udział w dwóch. Jedna z nich to był tak zwany shred off, czyli jakby polegająca na wykonywaniu, nagrywaniu filmów ze swoimi trikami. I wiadomo, im mocniejsze te triki, mocniejsze kombinacje przejścia, tym jakby to jest wyżej oceniane. Podzielone to było na etapy, czyli pierwszy etap to były eliminacje, gdzie każdy wysyłał filmik do 30 sekund, każdy go opublikował na YouTubie, na swoim kanale i sędziowie go oceniali. Na podstawie tego filmu ułożyli grupy, następny tydzień jakby od tego ułożenia grup i podziału na grupy mieliśmy jakby czas kolejny tydzień, żeby nagrać kolejny film o długości 1,5 minuty i na podstawie tych filmów sędziowie wybierali z każdej grupy po 2 osoby, które awansowały dalej do 1/16. Ważną zasadą też było tego tych filmów, żeby podczas nagrania każdego triku czy każdego komba przejścia mieć widoczne w tle kod. Na każdy tydzień, każdej eliminacji stosowali osobny kod, który był potwierdzeniem jakby tego, że to jest nagrane teraz, w tym momencie, a nie rok temu, tydzień temu, żeby to było jakby sprawiedliwe dla wszystkich graczy. Tak, i po 1/16 również, gdzie to było podzielone na grupy, awansowała jedna osoba z każdej grupy, już do ścisłego finału, w której są 4 osoby, do którego również udało mi się załapać. Finał będzie prezentowany na stronie międzynarodowej organizacji footbagowej, tak jak wspomniałem, IFPA. Będzie to stream na żywo na YouTubie, gdzie będą prezentowane wszystkie finałowe filmy, które się załapały do tego finału, wraz z komentarzem na żywo organizujących tego całego wydarzenia oraz wynikami z całych zawodów prezentowanych przez sędziów. Sam awans do finału i będzie w tej finałowej czwórce, to już jest duże osiągnięcie i jestem zadowolony. Jeśli chodzi o myślenie o wygranej, no myślę, że każdy z nas myśli o wygranej, startując w mistrzostwach świata, nikt nie myśli o tym, żeby wziąć udział, tylko celować w te najwyższe miejsca. Pan Paweł jest jedynym Polakiem wśród finalistów. O najwyższe laury powalczy z zawodnikami ze Stanów Zjednoczonych, Czech i Niemiec. Wyniki poznamy 5 września. Życzyliśmy panu Pawłowi trzeciego mistrzostwa, byle nie zapeszyć, ale wszak do 3 razy sztuka.